sobą mam pudełko kamieni. Niby zwykła rzecz, a w tym momencie będzie decydować o tym, kto ile wygra. Możesz wyjść do studia z niczym, a może wyjść do studia nawet z 50 tysiącami złotych. Zapraszam na program Ludzie kontra Kamienie. A w dzisiejszym odcinku wystąpią. Pierwszy zawodnik. Pan Patryk, kompozytor i przyszły student z góry. Dobry wieczór. Drugi zawodnik, nudziarz, lat 22, pracownik sklepu z Warszawy. Dzień dobry. I trzeci zawodnik, Kenaj, przedsiębiorca z Tel Awiwu. Upony. Dobrze, ale żeby zdecydować, kto pierwszy zasiądzie za tym fotelem i zagra z kamieniami o nawet 50 tysięcy złotych, musimy zdecydować, kto zacznie pierwszy. Tak więc do tego posłuży nam pytanie eliminacyjne. Trójka zawodników ma 10 sekund na odpowiedź na pytanie. Każdy z nich, na każde pytanie ma odpowiedź tylko 0, 1 lub 2. Tak więc, jesteście Państwo gotowi? Tak. Tak. Na odpowiedź na pytanie będziecie mieli tylko 10 sekund. Mam ci go na priwie wysłać. Tak, wysyłacie mi na priwie. Pytanie brzmi. Ile gatunków ssaków składa jaja? Co jest? Nie mogę wysłać na priwa. Czas minął. Aj. Poprawna odpowiedź na to pytanie to 2. Hurra! Sprawdźmy, kto pierwszy odpowiedział poprawnie na to pytanie. Pan Nudziarz, zapraszamy. Jej. Dobrze. Witam. Przyjechał pan do nas z Warszawy. Co pana tu sprowadza w ogóle? Taki nowy teleturniej, jak słyszałem, to zainteresowałem się. Dobrze, a czym się pan zajmuje w życiu w ogóle? No, oprócz prowadzenia sklepu, to no, mam różne hobby. Oglądanie teletuniejów, sport oraz książki historyczne. A jaki pan okres najbardziej lubi w historii? Druga wojna światowa. Dobrze, a przyjechał pan z kimś dzisiaj, czy samemu? Sam. Dobrze, może to wystarczy, żeby wygrać nad 50 tysięcy złotych. Tak no. Więc przejdźmy do wyjaśnienia zasad gry. Na sam początek dostaje pan od nas 25 tysięcy złotych. Mhm. Może pan tę sumę powiększyć, pomniejszyć, albo... No, powiększyć albo pomniejszyć w zasadzie. W jaki sposób? Odpowiada pan na pytania, na które zawsze można odpowiedzieć tylko 0, 1 lub 2. Jednak przed pana odpowiedzią odpowiadają również kamienie. Jeżeli po uzyskaniu odpowiedzi od pana i od kamieni jest podawana poprawna odpowiedź. Jeżeli kamienie odpowiedzą poprawnie, to przesuwamy się jedno oczko w drabince, która jest wyświetlana w tym momencie na ekranie i telewidzowie to widzą. Tak samo jest w przypadku, kiedy pan odpowie dobrze. W przypadku, kiedy pan odpowie dobrze, dostaje pan 5000 zł na konto dodatkowe. Okay. W przypadku, kiedy kamienie odpowiedzą dobrze, traci pan połowę swoich pieniędzy. Wyjątek następuje w momencie, kiedy któraś ze stron dojdzie do czwartego stopnia na drabince. Jeżeli kamienie dojdą, traci pan wszystko. Natomiast jeżeli pan dojdzie do ostatniego szczebla drabinki, dostaje pan 10 tysięcy złotych i kończy pan grę. Jeszcze w przypadku, kiedy są odpowiedzi poprawne i gracza i kamieni, to najpierw kasujemy pieniądze, a potem dodajemy. Jest pan gotowy? Tak. Możemy rozpocząć grę? Oczywiście. Dobrze, tak więc rozpoczynamy grę. Jeszcze jedno słówko. Jeżeli pan na samo zakończenie gry, w momencie, kiedy pan wyjdzie z pieniędzmi, musi pan powiedzieć formułkę. Jestem mądrzejszy od pudełka kamieni. Natomiast jeżeli zakończy pan grę z zerem, no to musi pan powiedzieć odwrotną formułkę. Piszemy się na takie zasady? Domyślam się. Oczywiście. Dobrze, tak więc rozpoczynam. Pierwsze pytanie dla pana Nudziarza. Który model Audi z serii A jest najmniejszy? Mamy najmniejszy. Pan poczeka, jeszcze kamienie nie udzielił odpowiedzi. Ja myślę, co? Kamienie nie udzielił odpowiedzi. Słucham.
najmniejszy. Pierwsza myśl, że jeden. To ja stałem na jeden. Na pewno jest pan pewien tej odpowiedzi? To jest szał, bo szczerze, tematy samochodowe to moja średnia półka. Dobrze. Tak więc zaznaczamy odpowiedź 1. Kamienie odpowiedziały na to pytanie również 1. Więc albo oboje stracicie, albo oboje zyskacie. Znaczy, albo nic się nie dzieje, albo wiadomo, jaka będzie sytuacja. No wiadomo. Poprawna odpowiedź na to pytanie to również jest 1. W tej sytuacji niestety. No wiadomo, niestety połowa pójdzie. Połowa pieniędzy idzie się kochać, ale dostaje pan, dodatkowo 5000 zł na pana konto. I w tym momencie na drabinkach to wygląda w ten oto sposób. Więc tak, kamienie zyskują o 1 stopień na drabince. No i pan również, no. Czyli z jednej strony jest równo, ale z drugiej tak, no, niepewnie. Mniej więcej to bym powiedział. Ale ma pan na koncie w tym momencie 17,5 tysiąca. No. Nie załamujemy się. Jasne. Jest spora szansa jeszcze na to, że wyjdzie pan z dużą sumą pieniędzy dzisiaj. To prawda. I w tym momencie... Mam jedno pytanie. Jak się pan zna na informatyce? Coś może znam. Może być, może coś będzie dla mnie takiego prostego. Dobrze. Zobaczymy, czy pan sobie poradzi w takim razie z tym pytaniem. Ile liter w logo producenta sprzętu komputerowego Dell jest inaczej ustawionych niż pozostałe? Kamienie udzieliły odpowiedzi. Ile liter? Tak, ile liter? Moment, Dell. Strzelam w 2, bo zawsze myślę, że Dell to dalsze część, to dalsze słowo to ma z 2 litery, ale strzał to mój 2. Dobrze. Odpowiada pan 2, tak? Tak. Dobrze, przyjmujemy tę odpowiedź. Odpowiedź kamieni na to pytanie natomiast to jest również 2. O Boże. Więc albo oboje zyska. Więc albo pan znowu straci i zyska, albo nic nie stanie. No, zobaczmy. A poprawna odpowiedź jest to odpowiedź 1. Oj. Więc ani pan nie zyskuje, ani pan nie traci. No, na szczęście. I tak niż tego, to była litera E. A, E. Nie pomyślałem o tym, bo zawsze słyszę D, to słyszę z 2, a to było 1. Ja to od razu wiedziałem, bo mam laptop tej firmy, z ale którego właśnie pan jest. W słowo podczas prowadzenia. A co? Dobrze, a pan powie, pan mieszka w Warszawie, tak? Tak. A co tam jest takiego ciekawego? No, oprócz tego, że czasami, jakby to nazwać, co ciekawego? No nie wiem, czasami jak jest ładna pogoda, to jest czyste niebo, a jak jest zła, to mgła gęsta jak mleko. Dobrze. A propos mgły, zna pan się trochę na geografii? No, lubię geografię. Dobrze, tak więc zobaczymy, czy mam sobie poradzić z tym pytaniem. W ilu strefach czasowych znajdują się Chiny? Ilu? W ilu strefach czasowych znajdują się Chiny? Kamienie udzieliło już odpowiedzi. Chwilka, bo słyszałem, że Chiny, ale momencie, żeby się tylko nie pomylić. Strzelam, że w jednym, bo nigdy nie słyszałem, żeby miały Chiny mieszkać więcej, więc zdaję 1. Dobrze, tak więc pana odpowiedź to jest 1, tak? Tak, ostatecznie. Dobrze, udzielono odpowiedzi. Kamienie udzieliły odpowiedzi 0. Mhm. I teraz pytanie, która odpowiedź jest poprawna? Poprawna odpowiedź to odpowiedź 1. Czyli dobrze myślałem. Tak, dobrze pan myślał. W tym momencie dyskuje pan dodatkowo 5000 zł na pana konto oczywiście. I już ma pan na koncie 22,5 tysiąca złotych. No. Tak więc zaczynam powoli odrabiać straty, które były przy pierwszym pytaniu. No właśnie.
Zaczynam odrabiać. To może kolejne pytanie związane z geografią, skoro pan tak dobrze idzie, co? Okej, dobrze. Proszę bardzo. W ilu stanach USA uprawiana jest kawa? W ilu stanach? USA uprawiana jest kawa. Ale ten moment. Kawę piję, ale żeby pomyśleć. Uprawa. Kamień nie udzielił odpowiedzi. To jeszcze chwilkę, bo mam typ, tylko nie wiem, czy to może być. Czy. Żeby sobie myślę sobie, że to są. Strzelam, że w dwa. W dwóch. Dobrze. Tak więc, na to pan odpowiedź dwa, tak? Tak. Dobrze. Odpowiedź kamienia to pytanie, to jest również dwa. O, jest niepewność. Więc. Albo wyjdzie, albo i nie. Dokładnie tak. Poprawna odpowiedź na to pytanie. To jest jeden. Tak więc po raz kolejny bez zmian. No. Utrzymujemy tę sumę, co była poprzednio. No, to może i dobrze. Dobrze. A orientuje się pan trochę w kwestii piłki nożnej? Oglądam. Czasem oglądam piłkę nożną. No to zobaczymy, czy pan sobie poradzi z tym pytaniem. Ile razy Lechia Gdańsk zdobyła Superpuchar Polski? Liczymy do 2018 roku. Superpuchar Polski? Tak. Momencik. Żebym się tylko nie pomylił. Lechia, wiadomo, na pewno zdobyła, jeśli się nie mylę, Puchar Polski, to prawda, ale ile zdobyła za to Lechia? Kamienie już nie odpowiedzi. Od 2000... Strzelam jeden. Jeden, tak? Tak. Dobrze. Znaczamy odpowiedź jeden. Odpowiedź kamieni to jest dwa. A odpowiedź poprawna na to pytanie to jest jeden. Więc zdobyła pan dodatkowo 5000 zł na pana konto. I podskakuje pan o jeszcze jedno pole w drabinie, także jeszcze jedno pole i zakończy pan grę z 37 tysiącami i połówką w zasadzie. Tak. Więc możemy mówić wtedy już o definitywnym zakończeniu gry z bardzo dobrym stanem, moim zdaniem przynajmniej. No, to prawda. O ile się nie pomylę. Dobrze, tak więc może pytanie, przejdźmy już do pytania, które może przeważyć. Jasne. Ile jest banknotów o nominale powyżej 100 zł? Ile jest? Banknotów o nominale powyżej 100 zł. Kamienie udzielił odpowiedzi. O Boże, moment. Ja liczę czasami pieniędzmi, bo się namatwię sam, ale żeby ile jest. Czekaj, żeby. Ile jest powyżej 100 zł? Strzelam, że w dwóch, że dwa. Dwa, tak? Tak. A pamiętasz może, jakie to były banknoty? Powyżej 100 złotowy, jeśli się mylę, 200 i 500. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 2. Odpowiedź kamieni na to pytanie to jest 0. A zobaczmy. A poprawna odpowiedź na to pytanie to jest 2. Jej. Tak więc udało się. Dodajemy panu 10 tysięcy złotych na konto. I wygra pan dzisiaj 37,5 tysiąca złotych. No, jest zła sumka. Dobrze, w takim razie przypomnę tylko naszej umowie na samym początku programu. Ja, nudziarz, informuję, że jestem mądrzejszy od kamieni. Dziękuję. Dobrze, dziękuję za grę, proszę, tam są drzwi. Pan Nudziarz zakończył grę już z bardzo dużą sumą, 38 tysiącami i połówką. Ale dwójka graczy pozostałych dalej ma szansę zagrać w tym miejscu. Tak więc... Kolejne pytanie eliminacyjne, przypomnę 10 sekund, cały czas można udzielić tylko odpowiedzi 0, 1 lub 2. Pytanie brzmi... Według słów Lorda Sithów, Dartha Bane'a z Gwiezdnych Wojen, ilu Sithów ma prawo istnieć w tym samym czasie? 10 sekund. Czas minął. Sprawdźmy, kto jako pierwszy udzielił poprawnej odpowiedzi. Pan Kenai, zapraszamy. Dobrze.
Tak więc przyjechał pan do nas z Tel Awiwu. Co pan tu sprowadza w ogóle? Skąd pomysł, żeby tutaj wystartować? Chęć rozrywki. Poza tym chciałem powiedzieć jedną rzecz. Słucham. Próbowałem w programie Rosyjska Ruletka, który prowadził pan i jest pan oszustem. Dlaczego? Odpowiedziałem poprawnie na pytanie, które mogło mi dać być może finał. A pan powiedział, że poprawną odpowiedzią jest odpowiedź nieprawidłową. A skąd ta pewność? Ponieważ pytanie brzmiało, ile złotych medali zdobył Kamil Storm. No. Ja powiedziałem 3, pan zaznaczył 2. Poprawna odpowiedź to 3. Dobrze, zobaczymy. Może tutaj będzie inaczej. Przyjechał pan do nas z kimś, czy sam? Z kolegą z Rosji. A gdzie on kolega siedzi? Tam gdzieś, z tyłu. A, widzę. Dzień dobry. Jak pan się nazywa? Nazywam się Melon, Meloniusz, Melonawicz, Melonowicz. Zależy jak to woli, jak to lubi. I jestem z Rosji. Zrastwójcie. Zrastwójcie. Dobrze. Jakie relacje pana łączą z panem Melonem? Jesteśmy wspólnikami w wielu interesach, między innymi politycznych, finansowych i tak dalej. Dobrze. Może przejdźmy do wyjaśnienia zasad gry. Słuchałem, znam wszystkie zasady. Ale ja muszę to powtórzyć na wypadek, gdyby ktoś przed telewizorem nie usłyszał wcześniej. Tak czy siak, więc... Dostaje pan od nas na start 25 tysięcy złotych. I w tym momencie może pan powiększyć tę sumę, albo ją zmniejszyć. W jaki to sposób? Otóż widzowie przed telewizorem widzą drabinkę, która wyjaśnia dokładnie, jak to powinno działać. Za każdą dobrą odpowiedź pana dodają 5 tysięcy złotych do pana konto. Ale przed tym odpowiadają też kamienie, z którymi pan musi zawalczyć. Oto. Taka dobra odpowiedź kamienia daje mi panu połowę pieniędzy. Sytuacja się zmienia w momencie, kiedy dochodzimy do czwartego poziomu na drabince. Jeżeli pan dobrze odpowie na pytanie, wtedy otrzymuje pan 10 tysięcy złotych na konto. A jeżeli kamienie, no to niestety straci pan wszystko. Ważne jest też to, że najpierw odejmujemy pieniądze, a potem dopiero je dodajemy, czyli jeżeli będzie sytuacja 4-4, czyli kamienie i pan odpowiedzą na wszystkie cztery poprawnie, wyjdzie pan ze studia z 10 tysiącami złotych, a nie z zerem. I ja z graczami zawsze się umawiam na jedną rzecz. Jeżeli pan wyjdzie ze studia z czymś, musi pan powiedzieć, że jest pan mądrzejszy od kamieni. W przeciwnym razie wiadomo, trzeba odwrotną formułę wypowiedzieć. I tak jak pytanie eliminacyjne, każde pytanie można odpowiedzieć tylko 0, 1 lub 2. No, dogramy. Dobrze. Tak więc rozpoczynamy grę. Pierwsze pytanie dla pana Kenaya. Ilu z wymienionych roślin nie wykształca jagód? A rośliny to arbus, awokado i winogrono. Kamień udzielił odpowiedzi oczywiście. Moja odpowiedź to 1. Pana odpowiedź to jest 1, tak? Tak. Dobrze, zaznaczam odpowiedź 1. To jest jeden błąd techniczny i jedna drewinka się popsuła, widzę. Ale już trudno. Odpowiedź kamień to jest również 1. A odpowiedź poprawna na to pytanie to 0. W takim razie nie zdobył pan ani nie traci żadnych pieniędzy. Po prostu przejdziemy do kolejnego pytania i tyle. Jako, że pan jest przedsiębiorcą,
to może orientuje się pan, jak wygląda sprzedaż Coca-Coli, albo jak wyglądała kiedyś. Nie więcej pewnie. Może pan pamięta również, gdzie w pierwszej kolejności są eksploatowane te... Gdzie są w pierwszej kolejności eksploatowane nowe produkty Coca-Coli? Jeszcze raz? Może pan pamięta w takim razie też, gdzie są eksploatowane nowe produkty Coca-Coli? Nie wiem, zobaczymy. Dobrze, sprawdzimy w takim razie, czy pan sobie poradzi z tym pytaniem. W ilu krajach rozpoczęto sprzedaż malinowej Coca-Coli, gdy wprowadzono ją na rynek w 2005 roku? Dobre pytanie. W ilu krajach, tak? Tak. Jak wprowadzono na rynek, tak? Tak. Kamień już udzielił odpowiedzi oczywiście. Jeden. Jeden, tak? Zaznaczam odpowiedź jeden. Odpowiedź kamieni to jest również jeden. A odpowiedź poprawna to pytanie to... Również jeden. Więc w tym momencie mamy powtórkę niestety z poprzedniej gry. Oddajmy mu pana połowę pieniędzy i dodajmy 5000 zł na pana konto. Niestety musiał pan tyle pieniędzy stracić, no po prostu mówi się trudno. A jak pan obstawia, gdzie debiutowała ta kola? Jeszcze nawiązuję do pytania. Nie wiem, byłem samo. A tym razem nie, w Nowej Zelandii. W sumie. Ogląda pan seriale trochę? Zależy jakie też. Ale tak. A przyjaciele? Nie wszystkie odcinki, ale tak. Dobrze, zobaczymy, czy pan da radę odpowiedzieć na to pytanie. Ilu z wszystkich głównych bohaterów serialu Przyjaciele miało brata bliźniaka lub siostrę bliźniaczkę? Kamienie udzieli odpowiedzi. O, Eriksen gola strzelił. Kurwa! Zero. Kamienie oczywiście już udzieliły odpowiedzi. Nie wiem, czemu mi się przewinęło. O, dobra. Znaczy pan odpowiedź 0 w takim razie, tak? Tak. Zaznaczymy odpowiedź 0. Odpowiedź kamieni to... 1. A poprawna odpowiedź to... Również 1. Więc niestety, ale musimy panu znowu zabrać połowę zagromadzonych pieniędzy. Brata bliźniaka lub bliźniaczką. Febe miał siostrę bliźniaczkę o imieniu Urszula. Kto? Febe. A. Phoebe chyba. No to Phoebe może, nie wiem jak się to czyta, szczerze. A, być może. W każdym razie, no niestety, musimy panu znowu zabrać połowę pieniędzy. Ja mam pan na koniec tylko 8750 zł. A co sądzi pan, panie Melonie, o aktualnej grze pana Kenaya? Daję radę. Chociaż mogło być lepiej. Nie tak go uczyłem. Mogło być dużo lepiej. A jak pan go uczył? Uczyłem go na pamięć wszystkich pytań z tego stosu kart, ponieważ je znam. Niestety nie pamięta odpowiedzi. No cóż. A ogląda pan X-Factor trochę? Pytanie do pana Kenaya, żeby nie było okay. Tak. Ale które? Polskie czy polskie, nie polskie? Polskie. Polskie to nie. No to może mieć pan problem z tym pytaniem. Pytanie brzmi, które miejsce zajął Michał Szpak podczas pierwszej edycji programu X-Factor? Kamień udzielił odpowiedzi. Na pewno nie wygrał, bo wygrał chyba ten menel z Białorusi. Ha 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 ha.
drugie. Dobrze. Kolej. Zaczynam odpowiedź 2. Kamil udzielił odpowiedzi 101. A teraz powiedz, to jest 2. Tak więc dodajemy panu 5000 zł na pana konto. I ja mam na koncie 13750 zł. Brawo. Zostały panu, no w tym momencie jest 2-2 dla pana i dla kamieni, nie? Więc może być różnie jeszcze. Ale ma pan szansę, żeby wyjść z pieniędzmi, więc jest spora szansa, więc nie załamujemy się, lecimy dalej. Pamięta pan coś jeszcze z geografii może? Coś tam pamiętam. Zobaczymy, czy pan sobie poradzi z tym pytaniem. Terytorium ilu państw w Europie leży na południku zerowym, nie licząc Wielkiej Brytanii? Które kraje leży, tak? Słucham? Z Europy. Tak, w Europie. Kamień oczywiście już udzielił odpowiedzi. Licząc Wielkiej Brytanii... Dwa. Dwa, tak? Tak. Dobrze. Zaczął pan odpowiedzieć dwa, tak? Tak. Tak, okej. Kamień udzielił również tej samej odpowiedzi. I... jest to poprawna odpowiedź. Tak więc... niestety, ale muszę znowu pan zabrać połowę pieniędzy. Ale oczywiście dojdzie 5000 zł. I w tym momencie na koncie ma pan 11 875 zł. Ale jeżeli jesteśmy o jeden krok od końca drabinki kamieni i pana jednocześnie, jeżeli kamienie dobrze odpowiedzą, a pan nie, niestety będzie musieli z panem pożegnać i wyzerować pana stan konta. Natomiast jeżeli pan dobrze odpowie, no to doliczymy 10 tysięcy, tak jak to miało być zrobione pierwotnie, ale... no jest niestety również, jeżeli oboje państwo i pan i kamień udzielą dobrych odpowiedzi, to wyjdzie pan z 10 tysiącami złotych. Dobrze, w takim razie... miejmy nadzieję, że ostatnie pytanie. Ile albumów Davida Bowiego znalazło się w pierwszej setce listy 500 albumów wszechczasów dwóch tygodnika Rolling Stone? Kamienio już udzielił odpowiedzi. Wydaje mi się, że wziąłem sobie małą... Panie nudziarzu, proszę wyciszyć telewizor. Jest doskonałe pytanie. Ja mam czasu na odpowiedź? Nieograniczony czas. Dobrze. Wydaje mi się, że w pierwszej setce mogły to być dwa albumy. No, dzień dobry, słychać mnie? Proszę się ciszyć. Dwa albumy. Dwa albumy, tak? Tak. Dobrze. Ja trzeba odpowiedź dwa. Kamienie udzielił odpowiedzi jeden. Poprawna odpowiedź na to pytanie. To niestety jeden. W tej sytuacji niestety, już na ekranie pani telewizorze to widzą, ale niestety kończy pan z zerem dzisiejszy odcinek. Stać mnie. Dobrze. Pan prowadzący robił przekręty na rosyjskiej ruletce. Nie powiem formuły.
Proszę powiedzieć. Dobrze, dziękuję za grę. Dziękuję za grę, tam są drzwi. A jeżeli państwo chcieliby spróbować swoich sił w naszym programie, zapraszam na mail zgłoszeniowy, który jest w opisie filmu. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc.